Witam, moi kochani. Zapraszam Was na serię 10 minut dla dziecka, 10 minut dla rodzica. Dzisiaj przeczytam Wam fragment książki Tapi i wspaniała przyjaźń Marcina Mortki. Zaczynamy. Tapi i wybite okno. Nadeszła wiosna, jak zwykle piękna i pachnąca. Wszyscy mieszkańcy szepczącego lasu odkryli w sobie mnóstwo energii, a zwłaszcza dzieciaki z przedszkola pod dębem starodziejem, które dokazywały jak nigdy dotąd. Tapi był więc nieprawdopodobnie szczęśliwy i miał nadzieję, że wszyscy czują się podobnie. Tymczasem podczas jednego ze spacerów usłyszał cichy płacz. Któż może być tak smutny? Szepnął zdumiony i popędził w kierunku odgłosu. Ku swemu zdumieniu ujrzał wróżkę dziewannę. Przedszkolankę, która ocierała łzy i zbierała kawałki szkła. Co się stało? Spytał Tapi. Ktoś dziś po południu wybił okno, powiedziała dziewanna. Szkoda okna, bo prześlicznie błyszczało w słońcu, ale najgorsze jest to, że żadne z dzieci nie chce się przyznać do winy. Zajmę się tym, rzekł Wiking i pospiesznie wrócił do chaty. Chichotek właśnie skakał przez klomp z kwiatkami. Chichotku, kto zbił szybę w przedszkolu? Zapytał. Marudzik. Odparł reniferek szybko. To przecież psotnik i łobuz, sam wiesz. Pójdziemy nad rzekę? Zastanowił się Tapi. Jesteś pewien, że Marudzik to zrobił? Tak, tak, to on. To jak? Pójdziemy nad rzekę? Niestety nie mam czasu, Chichotku. Muszę coś sprawdzić. Zaaferowany Tapi wyruszył przez szepczący las, aby odnaleźć trola Marudzika. Ale najpierw natknął się na wilczka Grzebieluszka. Grzebieluszku, zawołał. Czy wiesz może, kto zbił szybę w przedszkolu? Marudzik, odkrzyknął wilczek. Przecież to wielki psotnik. O, mama mnie woła. Muszę już uciekać, pa! Tapi zmarszczył brwi. To dziwne, ale nie słyszałem żadnego wołania. Najwyższy czas, by porozmawiać z Marudzikiem. Wiking nie lubił biegać, gdyż robiło mu się od tego pusto w brzuchu, ale tym razem postanowił się pospieszyć. Chciał, by tajemnica wyjaśniła się jak najszybciej, a miła dziewanna przestała płakać. Zastał Marudzika nad brzegiem rzeczki Bulgotki, gdzie lepił kulki z błota. Marudziku, oznajmił, czy to prawda, że zbiłeś szybę w przedszkolu? Troll otworzył szeroko oczy i pokręcił głową. To nie ja! Bąknął wystraszony. A więc kto? Tapi wziął się pod boki. Nie wiem. Troll rozłożył łapki. Rysowałem sobie w kąciku, gdy nagle rozległ się brzęk. Patrzę, a szyby nie ma. Pani zaczęła nas pytać, kto to zrobił, ale nikt się nie przyznał. Skoro to nie ty, nie masz się czym przejmować, rzekł Tapi. Pogłaskał trola po kudłatej czuprynie i wrócił do chaty. Nadchodził już wieczór i Chichotek uganiał się za motylami w ogrodzie. Na widok przyjaciela zatrzymał się. O, cieszę się, że już jesteś. Zdążymy jeszcze pójść nad rzekę. Zawołał, ale przerwał na widok jego smutnej miny. Co się stało? Nie wiadomo, kto zbił szybę w przedszkolu, rzekł Tapi i westchnął. Ale Marudzik powiedział, że to nie on. To zaś oznacza, Chichotku, że mnie okłamałeś. Reniferek opuścił łebek. Bo, bąknął, bo... Tapi usiadł na ulubionej ławce pod oknem i westchnął. Chyba zapomniałeś, Chichotku, że nigdy nie wolno kłamać, powiedział. Nawet najgorsza prawda lepsza jest od kłamstwa, bo kłamiąc zawsze wyrządzasz krzywdę rodzinie i przyjaciołom. Masz rację, przyznał cichutko Reniferek. Chyba zapomniałem. A więc kto zbił szybę? Ja, szepnął Chichotek.
Rzucaliśmy sobie piłkę wraz z grzebieluszkiem, gdy nagle nam uciekła i uderzyła w okno. Wreszcie powiedziałeś prawdę, rzekł Tapi. Zrobiło ci się lepiej na sercu? Tak, bąknął Chichoty. Dobrze, pora więc, byś zawołał grzebieluszka. Powinniście razem przeprosić dziewannę, a następnie Marudzika. A okno? Spytał Reniferek. Tym się już zajmiemy my, dorośli. Tapi machnął dłonią i roześmiał się. Wy, dzieciaki, pamiętajcie o tym, by dobrze się zachowywać. Moi kochani, to była jedna z przygód Tapiego z tej oto książki. Chciałabym zaproponować wam dzisiaj takie zadanie, żebyście narysowali albo Tapiego, albo trola Marudzika, albo siebie, jak bawicie się w przedszkolu zazwyczaj. Na dzisiaj to wszystko, do następnego razu. Trzymajcie się, pa!